Poprzednio w Harlaj. Oferujemy ochronę policyjną, kontakty wojskowe i patrole graniczne. Płacąc nam, zyskujecie dostęp do tej siatki. Jeśli uda się włożyć komórkę do jednej z teczek, możemy ich śledzić. Więc chcesz ukraść brudną forsę Dowsa, zanim trafi do prali. Fajnie, ale będziesz zdany na siebie. Koleś, który załatwił Kanga, to mój stary kolega. Zerwałaś to, Garda? Sądziłam, że przyda ci się tu pomoc. Ani drugi dni! Nigdy nie lubiłem tego Markusa. Przemądrzały, kurwa, pajac. Nie mogę uwierzyć, że pozwalaliście tu mieszkać takim szumowinom. Kurwa, stary, mieliśmy tu Meksykańców, hippisów i jakiegoś frajera, chuj wie skąd. Jak Tony tu wjechał, od razu rozgonił towarzystwo. Słuchaj, a wiesz, że ten cały Meksykaniec to był gliną? Ja pierdolę, za dużo glin się tu ostatnio kręci. Nie jest już gliną. Tony mówił, że kilka dni temu wyjebał... Ani kroku dalej! A kto płacił po kształcie? Tony nie wie. Myślę, że znalazł jego numer w telefonie agenta ATF. Ja nie robię. Ćwierć banki za Meksykanem. W chuj podrożeniu. Ktoś powinien sprawdzić, co z tymi dwoma. Może pić im się chce, czy coś. Jeśli tak, to nic im nie dawać. Ani kroku dalej! Kompletnie cię już pojebało! Ej! Ej, jeden z tych idiotów miał mój skaner. Ej, to jest drabina. To nasze wyjście. Dobra, dawaj. Musimy odzyskać sprzęt. Pogięło cię? Spieprzajmy stąd! Słuchaj, jeśli Stoddard go przechwyci, natychmiast dotrze do Kai i Tysona.
Nie możemy ryzykować. Cholera. Dobra, jak chcesz to załatwić? Tu się roi od ludzi Alperta. Chyba tam po lewej można się wspiąć. Albo czekaj, możemy się przeczołgać pod tamtym płotem po prawej. Tak, albo uderzamy od frontu. Co? Jeśli na to idziesz. Dobra, prowadź. Będę tuż za tobą. Tak myślałem. Niestety. Po prostu chodźmy dalej. Dajesz. Ty nie pędzisz do grobu. Czuję to. Nick, do tamtej przyczepy. To gdzie go zakopali? Jest radio. Słuchaj, spróbuję skontaktować się z Dun. Naprawdę nie masz innych znajomych? Na pewno nie tu. Nazwa wylądowała. Mój szwagier, Można zaprosił ich prezydent, by przyjechali na ćwiczenia antyterrorystyczne. Takie bzdury to mogą wciskać w prasie. Najeżdżają nas bez jednego strzału. A potem i tak wrzucą na nas dżumę czy innego wąglika. Stan wojenny. Stan wojenny, kurwa! Nie ruszaj się! Co jest? O kurwa! O kurwa!
Ani kroku dalej! To było dziwne. Nie może być daleko! Sprawdzić wszędzie! Chcę szukać karty, bo... Nie drgnij! Jasne, ja... Dobra, jest tam.
Pora stąd wiać. Może pogadajmy chwilę o tym, co tu się wyprawia. Te typy chyba szykują się do rozpętania własnej apokalipsy. Tak, to no jakby to powiedzieć... No, wkurwił się. Powaga? Do czego wam w ogóle potrzebny ten robot otwierający sejfy? Nikt chce się zemścić. Przynajmniej jest jakiś szczytny cel. Na lądowisko, tam będzie ta wasza bestia. Dobra, ale na pewno tam jest? Absolutnie, to właśnie tam Tony trzyma cały swój szajs. Po prostu jedź. Dobra, słuchaj, chciałbym się czegoś dowiedzieć. Tylko tyle? Ja na przykład chciałbym wiedzieć wiele rzeczy. Chwileczkę, okej? Czekaj, komu pozwoliłaś, żeby twój ojciec nas... Założyłam, że Nick jest jednym z twoich podejrzanych koleżków, ale potem dowiedziałam się, że to jednak glina, co w sumie jest gorsza, ale nieważne. No wiem, ale wiesz, że musisz jechać z nami. Co ty nie powiesz? Jezu! No szkurwa, boomer! A może tak dla odmiany zawiozę was do tego gościa, o którym rozmawialiście i odbiorę swoje 200 do tego. Kobieto, co cię odbiło? Ja się z was nabijam, chłopaki. Kurwa, ale ty jesteś pojebany. To nawet nie jest nabite. Nic nie widzę! Wszyscy są cali? Dun dostała! Oberwałam w ramię. Ta, no i złamałam nogę. O, sprowadzimy pomoc. Markus! Goście, którzy nas wrobili, idą tutaj. Pamiętasz o tym? Racja. Nick, zajmij ich na chwilę, muszę się połatać. W bagażniku masz broń. Jasne. A tak przy okazji, to miejsce się zmieniło. I to bardzo. Dobra, jest tam. Nie dajmy się uciec!
pozamiatane. Hej. Co ci prosi, to przysługa. Tony to myśliwy, więc trzeba odwrócić jego uwagę. Wychodzi na to, że nienawidzę pustyni. Czyli nie idziesz z nami. Zabierzemy cię do szpitala. Nie, chyba macie co robić. Lotnisko jest tam, lepiej się pospieszcie. Hej, Dun. A, tak. Powodzenia. Widzimy się? I przekażcie Tonemu, że jest fiutem. Hej! Chcesz sprawdzić ten spalony dom, zanim ruszymy? Pożar musiał wybuchnąć niedawno. Mówiłem, że Dun to fajna babka. Jej ojciec ściągnie na nas wszystkie swoje siły. Chyba, że najpierw zwiejemy. To w końcu lotnisko, nie? Może znajdziemy samolot. No więc, co Dun miała na myśli, jak mówiła, że Tony trzyma ten cały swój szajs na lądowisku? Tony od zawsze zbierał swój złom. Im mniej legalny, tym lepiej. Serio? A o czym dokładnie była mowa? Wojskowy czarnorynkowy złom. Czołgi, śmigłowce, ma nawet kilka uziemionych samolotów. Tony jest strasznie dziany. Kasa z kropu. No i dość dosłownie interpretuje drugą poprawkę. To tutaj! Stare lotnisko! Jedziesz, ziom! Lotnisko jest tuż przed nami! Jezu! Naprawdę ciężko mi uwierzyć, że byłeś blisko! Cóż, ojciec też był z branży. Powaga? Nie był tak jak mnie, że nie zobaczy. Wiesz co to jest? Dobra, więc poszedłeś w jego śladu. Ty jego praca polegała na torturowaniu mnie. Często przynosił roboty. Dlatego postanowiłem zostać gliniarzem. Prawdziwym gliniarzem. Kurwa, przykro, stary. Słabo, że tak wyszło. Cóż, nie musisz być gliną, żeby powstrzymywać takich typów jak on. Pora na spacer. Idziemy. Witaj, maleńka. No, jest w marnym stanie, ale... Dam radę naprawić. Nie jestem pewien, czy chcę polecieć rozwalonym samolotem, który ty naprawisz. Że jak? Bez urazy. Stary, co ty w ogóle mówisz? Nie wierzysz w Boomera? Ale idź stąd, naprawię. Idę poszukać bestii. Tupę. Boomer. Ludzie Tonego już tu są. A widzisz może coś na kształt magazynu po drugiej stronie? Zabarykadowany. Przekradniesz się? Zaczekaj. Chyba mam pomysł. Może być trochę głośno. Nic! Miało być głośno, a nie no kraj! Ja pierdolę! Skąd on się biorę?
Ludzie Tonego już tu są. Widzisz może coś na kształt magazynu po drugiej stronie? Zabarykadowany. Przekradniesz się? Zaczekaj. Chyba mam pomysł. Może być trochę głośno. Ludzie Tonego już tu są. Widzisz może coś na kształt magazynu po drugiej stronie? Zabarykadowany. Przekradniesz się? Zaczekaj. Chyba mam pomysł. Może być trochę głośno. Nic! Miało być głośno, a nie nuklearnie! Ja pierdolę! Kurwa, to mi się biorą! Ludzie Tonego już tu są. Widzisz może coś na kształt magazynu po drugiej stronie? Zabarykadowany. Przekradniesz się? Zaczekaj. Chyba mam pomysł. Może być trochę głośno. Nie robię tak, co u ciebie!
dupę. Boomer, ludzie Tonego już tu są. Widzisz może coś na kształt magazynu po drugiej stronie? Zabarykadowany. Przekradniesz się? Zaczekaj. Chyba mam pomysł. Może być trochę głośno. Boomer, mam bestię. Ja pierdolę, co to było? Ktoś przyjebał w budynek z armaty. Po prostu napraw cholerny samolot, zatrzymam. Odmiana, czyli jednak mam naprawiać. Spotkamy się z Kai i Tysonem, lecimy prosto do Miami. Mówiłem, że ze mnie złota rączka.
Radia, uniformy, C4, sprzęt do nurkowania, uprzęże, bloczek do kabla i... jeden robot Kasiarz. Czyli mamy wszystko, tak? Wszystko gotowe. No to idziemy do Miami. Chwila. Trzeba rzucić okiem na to miejsce. Nie możemy zostawić obciążających dowodów. Okej. Dajcie znać, jak będziecie gotowi. Co tak kurwa syczy? Co? Myślałeś, że się przede mną ukryjesz, Mendoza? Wszystkiego cię nauczyłem. Jak leci, młody? Cholera, zastrzel tego gnoja! No, ale peszek. Rób się, zacznie. Żegnam. A mać, haj! Sorka. To Dawes. Nie chcesz się, nie wiem, przywitać? Prosto na pocztę głosową Denata. Chwila, co ty robisz? Dawes pewnie chce wiedzieć, co się dzieje. Wyślę mu wiadomość. Tyson, gdzie jesteś u diabła? Powinien już stamtąd wyjść. To już trwa ponad godzinę. Może się zgubił. Na drzwiach jest znak, który prowadzi do celu, więc chyba dał radę. Cześć, to ja. Przepraszam, zabłądziłem. Gdzie ty w ogóle jesteś? Ten zbiornik znalazłem z łatwością, ale z odpływem było już trochę ciężej. Tam jest więcej rurek niż w organach kościelnych. Hej, Tyson, uważaj na te kamery. Luz na szelkach. Jestem pracowitym czyścicielem okien. Przygotuj kabel. Wkraczamy. Ograniczony kontakt radiowy. Jasne,